Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Wszyscy się szykowali, wszyscy się gotowali na wielką awanturę w Sejmie. Miał być skok na Trybunał albo usprawnienie Trybunału, a tymczasem niczym Sejm nie będzie się zajmował uchwałami sobie odwołania trzech sędziów. Dlaczego? Nie miało być na pewno skoku, to jakieś są dziwne interpretacje. Był pomysł przedstawienia projektu uchwały, która nie odwoływałaby de facto nikogo, tylko stwierdzała po prostu stan, jaki jest w tym Trybunale, czyli że jest trzy osoby, które są trzech panów sędziów wybranych nieprawidłowo na miejsce już wcześniej wybranych. Jaki miał być projekt uchwały? Na razie go w porządku obrad na najbliższe posiedzenie od jutra nie ma. I nie będzie? No, to się może zmienić rano, dlatego że o 8 mam jeszcze, 9.15 mam konwent seniorów, wcześniej prezydium Sejmu i jeszcze zawsze to się często zmienia tuż przed posiedzeniem. A pani przewodnicząca widziała ten projekt uchwały? Nie. A kto go pisze właściwie? Pisany jest, z tego co wiem, w Ministerstwie Sprawiedliwości u pana profesora Adama Bodnara, o ile rzeczywiście zostanie napisany. A od kiedy to senator, będzie z nami konsultowany? Od kiedy to senatorowie piszą uchwały Sejmu? Piszą eksperci, którzy pracują wspólnie z ministrem sprawiedliwości nad przywróceniem w Polsce praworządności. I to jest, rozumiem, jeden z wymogów też Komisji Europejskiej, żeby nam odwiesiła ten artykuł 7, który został uruchomiony w sprawie naruszania praworządności przez Polskę. Ja zawsze myślałem, że okej, ustawy może pisać rząd, ale uchwały Sejmu to piszą posłowie sami. Nikt tam nie ma ghostwriterów w ministerstwie. Myślę, że projekt uchwały może powstawać w wielu miejscach. To nie jest jakiś bardzo sprecyzowany dokument legislacyjnie, tak jak to jest z ustawami, że muszą być pierwsze, drugie, trzecie czytanie, który na którym posiedzeniu, w jakim odstępie czasu i tak dalej. Uchwała to jest wyraz woli Sejmu. I potem, to jest po prostu dokument, który nie podlega takim legislacyjnym obostrzeniom jak ustawa. No i nie ma podpisu prezydenta, co jest no, chyba jest kluczowy element. Właśnie. Wczoraj marszałek Sząchownia mówił, że nie zanosi się na to, żeby było na tym posiedzeniu ta sprawa uchwał. No to z pewnością myślę, że ma najlepszą wiedzę jako marszałek Sejmu w tej sprawie, gdyż kieruje pracami Sejmu i no, rozumiem, że rzeczywiście nie będzie na tym posiedzeniu uchwał. A może się przestraszyliście jako koalicja centrolewicowa głosu pana prezydenta, który powiedział, że takie działanie to będzie wojna z Pałacem Prezydenckim. Może to lęk? Znamy stanowisko pana prezydenta nie od dzisiaj, więc nie jest to jakoś w żaden sposób zaskakujące. A z drugiej strony jeszcze w piątek, w czwartek Onet, Gazeta Wyborcza pisały, że będzie pięciu sędziów na wymienionych, na cenzurowanym, poza trzema tak zwanymi dublerami, czyli panem profesorem Muszyńskim, panem profesorem Wyrembiakiem, panem profesorem Piskorskim, jeszcze pani profesor Pawłowicz i pan sędzia Piotrowski. Piotrowicz. Tak, gdyż tam była kwestia przekroczenia wieku emerytalnego przez panią Pawłowicz, pana Piotrowicza. Ale jednak ich nie będzie. Tu się cofnęliście wyraźnie. No, ja tego miała nie widziałam wcześniej będzie trójka. W swoim wyobrażeniu. Jeżeli chodzi o ewentualną uchwałę, to raczej tylko tych trzech sędziów. Ale i tak... No... Pani zdaniem, pani profesor Pawłowicz, pan sędzia Piotrowicz są sędziami takimi pełnokrwistymi? Nie ma pani ich zarzutu? Lewica nie ma ich zarzutu? Ma bardzo dużo zarzutów. Ale czy są sędziami? Natomiast nie są to zarzuty o charakterze stricte konstytucyjnym, jeżeli chodzi o ich wybór. Także mogą ja wcześniej spać spokojnie. Ich nie widziałam w tej uchwale. No nie sądzę, dlatego że tutaj są możliwe postępowania dyscyplinarne. No, szczególnie pani Pawłowicz, myślę, się kwalifikuje nie od dzisiaj na takoweż, bo moim zdaniem narusza powagę urzędu. Jako sędzia właśnie, tak. No. Ale jak rozumiem, jest sędzią. A najwyższą karą w tej sprawie dyscyplinarną w Trybunale Konstytucyjnym jest złożenie z urzędu w razie stwierdzenia jakichś naruszeń. W przypadku pana Muszyńskiego, pana Piskorskiego nie lepiej poczekać parę miesięcy? Ich kadencja się kończy w tym roku. I tak nic wam to nie da, a kłopotów będzie mniej, gładko przejść przez zmiany w Trybunale. Pani poseł. Nie wiem, czy gładko, ale na pewno to czekanie jest uzależnione też w jakiś sposób od tego, czy inne rzeczy będą się działy, jeżeli chodzi o przywracanie praworządności, na przykład zmiany w KRS-ie, ustawy o KRS, o zmianie sposobu wyboru części sędziowskiej. To jest projekt ustawy już złożony przez pana ministra Bodnara. Trwają prace, on, to prawda. Tak, nie dotyczy, już jest opiniowany, także przez KRS, w którym zasiadam, także tutaj też
nie ma żadnych kwestii dotyczących samych prerogatyw pana prezydenta. On mówi tylko po prostu o sposobie wyboru, więc nie powinien, myślę, u pana prezydenta budzić głębokich kontrowersji. Mam nadzieję, że go podpiszę i już będziemy naprawdę do przodu. A to jest jakiś komunikat, który teraz pani przewodnicząca powiedziała? Jak pan prezydent podpisze zmiany w KRS-ie, to wy odpuśćcie Trybunał? Myślę, że dobrze odczytuję między wierszami nie, zdania. Nie, dlatego, pani że ja na pewno nie stosowałabym jakiegoś szantażu wobec pana prezydenta, absolutnie, ale... No jakoś powiązała pani te dwie kwestie w jednej wypowiedzi, więc chyba celowo. Powiązałam, bo one są powiązane, jeżeli chodzi o naturę praworządności. No to są jedne z elementów, które były wskazywane przez TSUE jako te, które rzeczywiście powodują wątpliwość co do niezawisłości władzy sądowniczej w Polsce na różnych szczeblach. W tym na tym najwyższym, czyli Trybunału Konstytucyjnego, który... Nawet jeżeli rzeczywiście by udało się tak spowodować, że pan prezydent zaprzysiągłby trzech wybranych sędziów prawidłowo, a tych trzech, nie wiem, zrezygnowałoby, załóżmy taką hipotezę, nie ma ich, to i tak nominaci Prawa i Sprawiedliwości będą mieli nadal, niestety, w Trybunale większość przez jeszcze jakiś czas. Taka jest demokracja, pani przewodnicząca. Rządzili dwie kadencje, mieli większość, wybierali sędziów, chyba tego im nie odbieracie. Trzech na miejsce już wcześniej wybranych. Chociaż dyskusja tutaj trwa prawna. Pani poseł, tak się składa, że 6 lutego 35 lat temu w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Część polityków koalicji rządzącej, zwłaszcza Trzecia Droga, mówi, trzeba taki okrągły stół stworzyć wokół praworządności. To musi być wola, no bo wtedy była wola obu stron. A wasza wola jest lewicy? Nie pamiętam, bo byłam w przedszkolu, ale tak z historii wiem. Wola jednej i drugiej strony wcześniej rządowej i opozycyjnej do tego, żeby przy takim stole zasiąść. Nie wydaje mi się, nie widzę tej woli po stronie czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy to też pana prezydenta. A po stronie lewicy? Po stronie lewicy jest taka wola, żeby przyjmować projekty ustaw, żeby robić wszystko zgodnie z przepisami i żeby też nie ulegać pewnej presji, która jest z części środowiska sędziowskiego, że coś się dzieje za wolno. No to nie są sprawy, które można załatwić po prostu hop-siup. To są poważne sprawy i obywatele już naprawdę czekają 30 lat na rzeczywiście realne zmiany w sądownictwie. Na skrócenie postępowań, na zmniejszenie wysokości opłat, na dostępność, na zwiększenie dostępności pełnomocników z urzędu. To są sprawy, których Prawo i Sprawiedliwość nie zmieniło, mimo opowiadań pana ministra Ziobry, zdrowia mu życzę tak nawiasem, że przywracają wymiar sprawiedliwości obywatelom. Tego właśnie nie ma. Dobrze, a z drugiej strony jest tak, że chyba ktoś tym sędziom ulega, bo Platformie zdaje się czasami bardzo się spieszyć. Tak to wygląda w koalicji rządzącej? Myślę, że w jakiś sposób biorą pod uwagę te wypowiedzi, biorą je sobie głęboko do serca, ale naprawdę rządzący nie są od tego, żeby też jakiemukolwiek zresztą lobbingowi ulegać. A gdyby ulec temu lobbingowi częściu sędziów, części profesury, która mówi szybciej, gwałtowniej, trochę narympał, wyzwolić się z formalizmu prawniczego. To wtedy by się kolejna stało? Władza, a zawsze się władza zmienia. Na tym polega demokracja. My też kiedyś przestaniemy rządzić tak, jak przestało rządzić Prawo i Sprawiedliwość. Zrobi to samo. I bardzo przed tym przestrzegam. Trzeba to zatrzymać, takie podejście do wymiaru sprawiedliwości, jako do jakiegoś łupu. Zaczęło to Prawo i Sprawiedliwość. My nie mamy prawa tego kontynuować. Skoro przy prawie jesteśmy, kilka dni temu sędzia ze Świdnika odrzucił wniosek ministra kultury o postawienie rozgłośni lubelskiej Polskiego Radia w stan likwidacji. To taki pierwszy przypadek. Podobny była decyzja sądu rejestrowego w Warszawie wobec Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Jak pani po tych kilku tygodniach ocenia prawną warstwę przejęcia mediów publicznych? Od tego na szczęście służą odwołania. Natomiast to można zobaczyć właśnie przykład, jak to jest, jak się robi coś rzeczywiście bardzo szybko. Bo to się zaczęło w grudniu, była jeszcze jakaś, rozumiem, wola polityczna, żeby to przed końcem roku rozpocząć, odbić te media nominatom Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy na przykład dwa tygodnie namysłu nad tym, jak to zrobić, nie byłyby bardziej korzystne i skuteczne, bo to i tak w tej chwili dłużej trwa, bo po prostu musimy czekać na decyzję od tych odwołań. Ale anteny się zmieniły, może o to chodziło? Zdaniem pani przewodniczącej, minister Sienkiewicz działał w zgodzie i w granicach prawa? Wierzę w to, że ma rzeczywiście
jakieś ekspertyzy, o których mówi, które potwierdzają, że rzeczywiście to, te jego decyzje są jakoś umocowane, uwarunkowane przepisami, na które się powołuje. Oczywiście będzie zawsze spór, no bo to a prawo polega na sporze, tak, że będą różne opinie. Pani przewodnicząca. Jedni powiedzą, że coś jest prawidłowe, a inni nie, no inaczej nie potrzebowalibyśmy sądów, bo byśmy się nie spierali pani, w sprawach prawnych. Pani przewodnicząca, naszym gościem, Anna Maria Żugowska, przewodnicząca klubu Lewicy, wierzy, że są takie ekspertyzy prawne. Fundacja Helsińska, Fundacja Praw Człowieka postanowiła tą wiarę sprawdzić i się okazało, że takich opinii prawnych nie ma. Mówił nie... o nich premier 27 grudnia, mówił o nich minister Sienkiewicz, mówił o nich także minister Bodnar, kiedy Watchdog Polska się zapytała, czy są. Kancelaria stwierdziła, że żadnych opinii nie ma i nie zlecała. Na opinie, o których mówi Ministerstwo Kultury, nie zostały utrwalone na żadnym nośniku. Kłamali panowie, czy nie kłamali? To były opinie udzielone ustnie, co jednak powinno było mimo wszystko zostać w jakikolwiek sposób utrwalone dla dobra i bezpieczeństwa samego pana ministra. No i niedobrze, że w takim razie tak się nie stało, niedobrze. A to jest poważne państwo, gdzie minister podejmuje kluczowe decyzje na podstawie ustnych opinii, niespisanych, nawet niewysłanych SMS-em? No nie, SMS-em to chyba by było właśnie niepoważne. Myślę, że można było utrwalić te opinie. Też chciałabym móc się z nimi zapoznać. Nawet nie wiemy, kto je zgłosił, bo pan minister nie pamięta, kto wyrażał te opinie ustne. Nie brzmi to, myślę, tak jak powinno brzmieć. Nie wiem czemu. Znaczy, wydaje się, że to właśnie pośpiech jest najgorszym doradcą, dlatego wracając do zmian w praworządności, radzę wyciągnąć z tego wniosek. Pani poseł, wybory samorządowe, mieliście pójść razem z Platformą, nie pójdziecie. Media mówią o zawodzie, że was Donald Tusk wystawił, że dowiedzieliście się godzinę przed konferencją prasową premiera, który powiedział, startujemy sami. To prawda? Tak, to prawda. Godzinę przed konferencją prasową, zgodnie z umową, bo to miało właśnie tego dnia nastąpić, przewodniczący Donald Tusk zadzwonił do przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego i przedstawił mu swoją decyzję, którą to decyzję podejmował, jak słyszeliśmy od niego, na podstawie wewnętrznych badań i wiedzieliśmy, że no, ta decyzja może być taka albo taka, jak to z decyzjami. Ale to buduje zaufanie między wami? No, jeżeli tak, dlatego, że dotrzymał słowa, poinformował, powiedział, że zamawia badania, powiedział, kiedy oznajmi decyzję. No, czy tu nie ma pretensji? Każda partia ma prawo do suwerennych decyzji. Nie wystawił absolutnie. Was do wiatru. No nie, no dlatego, że tak jak zrobił, tak jak się umówiliśmy w sprawie trybu podejmowania tych decyzji, ich obwieszczania. Zdaje się, że zdaniem wielu sondaży najbardziej popularnym politykiem na lewicy jest Rafał Trzaskowski. Czym wy się będziecie chcieli odróżnić od Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych? No jeżeli jesteśmy przy Rafale Trzaskowskim, to w Warszawie na pewno. Na pewno się odróżnicie. Tak. I na pewno będzie kandydatka. No, nie chcę o tym jeszcze mówić oficjalnie, ale byśmy chcieli, żeby to była kobieta, zgadza się. O tym mówiła pani wicemarszałek Magdalena Biejat z partii Razem, że to na pewno będzie kobieta. To jest dobry kierunek myślenia, pani marszałkini. Pani marszałek będzie startować kiedyś. Była w sztabie Jana Śpiewaka, teraz może sama stanie w szranki wyborcze. Dobra będziemy, kandydatka? Nie wykluczamy. Byłaby oczywiście znakomitą kandydatką. Zna Warszawę. Zajmuje się też tematami samorządowymi naprawdę od wielu lat. Nie będąc jeszcze wówczas ani posłanką, ani marszałkinią, ani senatorką. Będziemy ogłaszali niebawem. Niebawem kandydatów we wszystkich miastach wojewódzkich, czy gdzieś poprzecie kogoś innego, albo się dogadacie gdzieś z Koalicją Obywatelską, jak to będzie wyglądać? No, nasze organizacje powiatowe, czyli no, na poziomie miast wojewódzkich, mają absolutnie suwerenność w podejmowaniu też takich decyzji i w związku z tym, no, to nie będzie jednego dnia, to będzie też różnie, w zależności od tego, jaki układ będzie lokalnym strukturą pasował najbardziej wyborczo i uznają, że da największy efekt, no, w postaci liczby mandatów, czy to do rad miasta, czy to tak jak w Warszawie mamy jeszcze rady dzielnicy. A na poziomie wojewódzkim? Na poziomie wojewódzkim wszędzie nie ma sami. Takiej wolności. To jest decyzja już władz krajowych. W każdym okręgu do sejmiku wystawimy listę Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy. I co będziecie mówić wyborcom? Że jednak nie wy, tylko że nie Kladniak, właśnie, aż się pomyliłem, nie koalicja, tylko wy właśnie, Lewica. Bo czasami tak się zlewacie, że można zatracić podział, co jest Lewicą, a co jest Koalicją Obywatelską. No osobiście uważam, że to nie jest dobre zjawisko i jednak będę podkreślać zawsze, że jesteśmy z różnych korzeni, różnych też ideologii i no,
przynajmniej formalnie Platforma Obywatelska jest partią chadecką. My jesteśmy partią socjaldemokratyczną. Formalnie to bardzo dobrze. I chciałabym, żeby o tym nasi wyborcy sobie mogli przypomnieć, czym się różni to podejście. Nasze jest bardziej wspólnotowe, bardziej prospołeczne, bardziej propaństwowe też mi się wydaje. Nie boimy się też mówić o tym, że żeby Polska mogła się rozwijać, potrzebuje dużych inwestycji. A takich Platforma jak centralny się boi? Port komunikacyjny albo elektrownia atomowa, nawet może nie jedna. I Platforma? To są na przykład różnice. To jest różnica, jak rozumiem, Platforma boi się wielkich projektów. Ma jakiś opór, nie wiem, dla mnie niezrozumiał. Ja rozumiem, że i zgadzam się z tym absolutnie. Potrzebny jest audyt. Moim zdaniem pewnie też na samo przygotowanie tego projektu zostały przepalone jakieś pieniądze, bo to naprawdę trwa za długo, żeby no nie doszło nawet do symbolicznego, takich jak to się mówi, wkopania łopaty, bo na tym terenie jeszcze fizycznie nic nie ma. Nie, no działają, są badania geologiczne, ja wiem, odwierty. Że są prace projektowe i tak dalej, tylko że wydaje się, że to mimo wszystko za długo trwa i że można było w tym czasie wydać te pieniądze bardziej efektywnie, ale to jest osobna kwestia. To zróbmy. Audyt zrobimy. Natomiast sam fakt, że Polska potrzebuje jako piąta gospodarka Unii Europejskiej dużego centrum, hubu transportowego, zarówno kolejowego, jak i lotniczego, bo nie mówimy tutaj o ruchu pasażerskim, bo ja słyszę jakieś opinie, że Ryanair się wypowiada, że po co to wszystko. Ryanaira, który no ma ale całkiem to jest dobrą jawny umowę. Lobbying, to no prawda. Naprawdę. No to jest wiadomo, że ktoś, kto jest związany z jednym lotniskiem, nie będzie zachwycony, jak powstanie inne. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak wyglądają finansowe rozliczenia Ryanaira z lotniskiem w Modlinie, bo tam podobno są bardzo ciekawe kontrakty. Pani przewodnicząca Anna Maria Żukowska, naszym gościem, to młoda lewica dzisiaj albo wczoraj na Twitterze. Wybudowanie CPK jest w interesie nie tylko Polski, ale i wszystkich Polaków. CPK to nie tylko lotnisko, to jest także rozwój infrastruktury kolejowej Polski. Przyłączamy się do akcji Tak dla CPK. Pani poseł też się przyłącza do akcji Tak dla CPK. Tak, w czwartek się ukonstytuuje zespół, do, między innymi, bo to nie tylko dotyczy CPK, ale też portów Atom, i właśnie tak. Atomu. Pana ministra Horały. I pani tak. poseł, tam pani przewodnicząca tam będzie. Tak, jestem, członkinią. Zapisałam się dopiero, się, no tak jak mówię, w czwartek utworzy formalnie ten zespół, ale żeby go stworzyć, najpierw trzeba 15 posłów musi się podpisać pod takim wnioskiem utworzenie tego zespołu. I, no i ten zespół, mam nadzieję, że będzie miał szansę być ponadpartyjny. Wiele na razie na to wskazuje, że tak się stanie. Dla rynku lotniczego wywiad Macieja Laska z 23 października roku ubiegłego. Kończąc, pyta dziennikarz, czy mega lotnisko w Baranowie powstanie, tak lub nie? Maciej Lasek odpowiada, nie. Pełnomocnik, aktualnie już pełnomocnik rządu do budowy CPK. I co z tym fantem zrobić, pani przewodnicząca? Rozmawiać. Przekonywać? Przekona pani Macieja Laska, że jednak skoro jest pełnomocnikiem rządu do budowy CPK, to warto go jednak wybudować? No myślę, że tak jak pan przytoczył opinię naszej młodzieżówki, jednej z naszych młodzieżówek, młodzi ludzie uważają, że tak, że warto, że naprawdę narzekanie na to, że to dużo kosztuje, że no, inwestycje kosztują, ale one się czasami, oczywiście nie są inwestycje, które się zwrócą, tak jak kurczę flipowanie mieszkań za parę lat, tylko to są inwestycje, których zwrot trwa dłużej, ale jest coś, co jest bezcenne. Jest bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne. To nie są rzeczy, które możemy sobie Sejmu jako... Sejmu powstanie, którą przegłosujecie w Sprawie Sprawiedliwością. Nie wykluczam tego, że może kiedyś taki projekt wpłynie do Który będzie apelował do rządu, żeby wybudował CPK. Zobaczymy. Na razie rozmawiamy, na razie powołujemy zespół. Na razie czekamy na audyt. Zobaczymy, co zrobi sam pan minister Lasek, chociaż, jak cytowałem, nie jest entuzjastą tego pomysłu. Pani poseł, na koniec czekamy na projekty aborcyjne. Większość z nich jest już w Sejmie. Trzecia droga zapowiada własne, ale jeszcze go nie ma, jeszcze nie wpłynął. Kiedy spodziewamy się też bardzo emocjonalnej debaty nad aborcją w tym parlamencie, w tej kadencji Sejmu? No jeszcze nie wpłynął. Nie wiem, czy wpłynie, bo pytałam o to pana marszałka Hołownię. Nie był przekonany do tego, czy na pewno ten projekt wpłynie. Na razie są w związku z tym trzy. Są dwa nasze. Jeden projekt Koalicji Obywatelskiej. No i no, mają już numery druków, więc nie ma na co czekać. Trochę czekały, to prawda. 60 parę dni sobie przyczekały. No może nie w zamrażalce, ale w lodówce pana marszałka. Została z tej lodówki. Zima była, weźmy to pod uwagę. Zostały same się zmroziły lekko. No dobrze. A ten 12 tydzień ciąży, to nie budzi u pani przewodniczącej żadnych obiekcji? No nie. Żadnych etycznych nie. wątpliwości? Nic? Żadnej? Nie. Nie. No inaczej bym się nie podpisała pod tym projektem, prawda?
Tu nie ma, że człowiek, kiedy powstaje, tu żadnych dyskusji filozoficznych, żadnych wątpliwości, nul. Filozoficzne zero. Dyskusje możemy prowadzić, tylko że nie w sprawie takiej, od którego momentu powinna być możliwość podjęcia decyzji przez osobę będącą w ciąży. No tak uważam. Z reguły kobiety będącą w ciąży. Tak, i to jest, no to jest organizm, który się rozwija w jej ciele po prostu. No i bez jej ciała nie będzie się rozwijał, na pewno nie będzie miał takiej szansy. Nie mówimy to oczywiście o późniejszym etapie ciąży, gdzie rzeczywiście może być, przecież wcześniaki ratujemy już 24-5-tygodniowe, ale na tym etapie ciąży nie ma takiej możliwości. To jeszcze ostatnie pytanie ode mnie o prace domowe. To Magdalena Ochoniuk prosiła, żeby zapytać pani kiedyś koleżanka, nie wiem czy partyjna, bo tego nie zbadałem, ale na pewno z lewicy, pani Barbara Nowacka, też ruch Palikota współtworzyła, podjęła tą decyzję, tak jak Donald Tusk, o likwidacji, czy zakazie, albo ograniczeniu prac domowych. Jak wy jako lewica na ten pomysł patrzycie, na jego realizację? Od myślę, kwietnia, że tutaj na prymaprylis. Że dosyć dużo było tutaj błędów komunikacyjnych, jeżeli chodzi o obwieszczenie, zapowiadanie tej decyzji. A sam kierunek słuszny, bo pan minister Gdula, pan poseł Gdula powiedział, że to będzie no, nie służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych polskiej młodzieży i polskich dzieci. No niestety jest takie ryzyko, więc ja mam nadzieję, że to będzie polegało na tym, że prace domowe, czy je nazwiemy tak, czy je nazwiemy inaczej, projektami, nie wiem, będą mogły być przez dzieci odrabiane w szkole w świetlicy, tak żeby jednak możliwość powtarzania materiału była, bo później słyszałam wypowiedzi pani minister, że to nie oznacza, że nie będzie można się, nie wiem, uczyć wierszy na pamięć, czy czytać lektur. Tak, dwugłos. Pani minister Lubnauer, wiceminister mówi, że jednak będzie można. No dlatego mówię, że jest trochę chaos komunikacyjny i nie wiem, z czego on wynika, ale myślę, że rodzice chcieliby już wiedzieć, na czym stoją i dobrze by było to już jasno doprecyzować. Wiadomo, może przebiło się takie hasło, że nie, koniec, nie będzie prac domowych, ale to do końca tak tego nie oznacza. Dzieci poczują się oszukane, to już całkiem na koniec, po tych prawie 2 miesiącach premier Donald Tusk jest dobrym szefem rządu. Tak, tak. Myślę, że nie ma zarzutów lewicy. Ja akurat nie jestem w rządzie, ale z tego, co wiem z rozmów z naszymi ministrami, to współpracuje się dobrze, jest to współpraca konkretna. A w studio konkretnie wrócił Krzysztof Skowroński i czyta jak zwykle Gazetę Wyborczą. To jedyne medium, które czyta Krzysztof Skowroński w ostatnich dniach i nie wiem, co z tego wynika. I uczę się na pamięć oczywiście, żeby móc zacytować, ale pani poseł powiedziała, że w czasie okrągłego stołu była pani w przedszkolu. To pytanie a propos tego przedszkola. Mianowicie do Rady Nadzorczej Orlenu Ireneusz Sitarski będzie w Radzie Nadzorczej Orlenu, to według Gazety Wyborczej. Ireneusz Sitarski był w kancelarii prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, był wiceministrem przekształceń własnościowych w rządach SLD-PSL. Oczywiście należy do grupy ordynacka, w której ważnym działaczem był kiedyś i pewno jest do tej pory pan Włodzimierz Czarzasty. To przedszkole doścignęła pani jednak starszych mężów stanu. Czy doścignęłam? No w sensie jest pani w tej samej drużynie, że nagle okazało się, że do Rady Nadzorczej Orlenu musi być przedstawiony, czy musi kandydować osoba, która była związana z kancelarią prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Nie potwierdzę pan tej informacji, bo ją właśnie dopiero od pana usłyszałam, także nie umiem jej skomentować. To drugie pytanie już dotyczy centralizacji Unii Europejskiej. Czy lewica jest za tym, żeby ten projekt centralnie sterowany z Brukseli Europy wszedł w życie, żebyśmy część kompetencji, istotną część kompetencji oddali przyszłym liderom europejskim? Myślę, że takie w ogóle rozwiązania, które by zmieniały jeszcze traktaty, muszą mieć poparcie społeczne. Bez tego poparcia nic dobrego z tego nie wyjdzie, bo to tylko może wzbudzić nastroje antyunijne, co by było bardzo złe. Potrzebujemy Unii Europejskiej i współpracy. I część kompetencji już oddaliśmy w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. No to też nie jest tak, że to jest jakaś nowa zupełnie rzecz, nowa historia. Ale jeżeli miałoby być to jakieś jeszcze dalej głęboko idące zmiany, to no, obawiam się, że to wzbudzi nastroje, przeciwko którym
przecież dużo osób protestuje w Niemczech przeciwko AfD, które przecież też nie jest za tym, żeby Unia się bardziej federalizowała. Ja uważałam zawsze, zawsze to mówię przy takich okazjach, że powinniśmy wzmocnić kompetencje Parlamentu Europejskiego do tego, żeby mógł przedstawiać, mieć też inicjatywę uchwałodawczą, bo w tej chwili tylko może proponować rezolucje, które są niewiążące. No to tam jednak znajdują się reprezentanci wybrani we własnych państwach w procesie demokratycznym. I ja bym jednak wrzuciła to do całej dyskusji o w ogóle działaniu Unii Europejskiej. To by mogło dać ludziom poczucie, że mają większy wpływ. Ale polityka zagraniczna, wspólne zbrojenia, polityka energetyczna i polityka podatkowa to może są te najważniejsze kompetencje, które chciałaby przejąć Unia Europejska, komisarze europejscy. Trwają te rozmowy, dużo jest pomysłów, natomiast, bo były pomysły też o tak zwanej wspólnej armii europejskiej. Tylko, że no tutaj wiadomo, że to nie byłaby osobna armia, czy jakieś czołgi by należały do Unii Europejskiej, tylko musiałyby państwa unijne w jakiś sposób się dogadać, kto za co odpowiada, a wiadomo, że przecież te armie są ze sobą często niekompatybilne, no tak, zarówno pod względem sprzętu, jak i dowodzenia, jak i logistyki. No każda trochę na czym innym się zasadza, jedni mają większą piechotę, inni mają większe lotnictwo. Jest pole do rozmowy o tym, ale trudne. Trudno byłoby wybrać język, czy to miałby być język niemiecki, czy francuski, czy jeden z urzędowych hiszpański. Języków Unii jest nadal angielski, więc myślę, że to była jednak najprostsza decyzja do podjęcia. 8:41, pani przewodnicząca musi na konwent seniorów zdążyć o 9:20. Jak to na konwent seniorów? Nie, to jutro konwent. Jutro. Dzisiaj nie ma konwentu? Nie, jutro jest. Przed posiedzeniem. A czy... Od razu, a wieczorem się nie spotykacie? Nie, bo jeszcze pan marszałek jest na Litwie, z tego co pamiętam. A czy pani A czy pani poseł wybiera się do Parlamentu Europejskiego? Nie. Nie, zostałam szefową klubu niedawno, także to by było chyba trochę nieuczciwe i nierozsądne. Nie, zamierzam, mam nadzieję, całą swoją kadencję pełnić tę funkcję w Parlamencie Polskim. Bo tak jest życzenie wielu polityków. W Gazecie Wyborczej jest reklama, zwłaszcza na prawicy. Reklama Orlenu. Sprzeczne komunikaty. Na pierwszej stronie jest, że nikt uderza w Sasina, jaki zły jest Orlen, a na trzeciej stronie reklama. Jednak co pieniądz, to pieniądz. Ale rozumiem, że to już po odwołaniu pana prezesa Obajtka, może dlatego. Że ale to nie jest. Była zamówiona wcześniej. Nie, to jest zamówiona wcześniej. Korzyści z połączenia Orlenu z Lotosem i PGNiG. No to jest takie, powiedzmy, dwa komunikaty. O, reklama się rządzi innymi prawami niż publicystyka. No, każda myszka swojego nakwali, także Orlen na pewno nic złego sam o sobie nie napisze. To jest prawda. To co, 84 lata temu został zaprezentowany niemiecki plan Pabsta, przewodujący zburzeniem Warszawy i utworzenie nowego centrum dla Niemców. Tak mi się przypomniało, tą informację, tą rocznicową informację przeczytałem. Był Radosław Sikorski w Berlinie. Mówił o reparacjach. Jak to będzie załatwione, pani przewodnicząca? Macie jakąś koncepcję? Nie pracuję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ale w poprzedniej kadencji pani się zajmowała sprawami międzynarodowymi. W jakimś stopniu. Natomiast nie, u nas się zajmuje akurat, jeżeli chodzi o moją partię, to pan Andrzej Szejna, który jest wiceministrem spraw zagranicznych. Teraz jest w Afryce razem z panem prezydentem, więc jak wróci, to go nie omieszkam o to zapytać. A ja powiem, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, co pani poseł powiedziała na temat CPK. To mnie właściwie zaskoczyło. Łukasz pewno to wiedział, mnie to zaskoczyło. Nie, tylko wtedy się dobre pytanie zadaje, kiedy zna się odpowiedź. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca. To nie jest dobra droga, Łukasz. Przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy. Pani poseł, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. 8:43. Panie Krzysztofie, to okręt jest pana. Proszę się wkrótce rozgościć i proszę kierować tym porankiem. A ja idę. Tak, ja będę kierował, ale głos zawsze mają goście, bo dzisiaj też jest rocznica urodzin Boba Marleya. Nie wiem, czy to jest piosenkarz, który jest pani bliski, czy nie? Tak średnio, jeżeli mam być szczera. To nie moje klimaty. Jak to? Co tam macie? No właśnie, co tam mamy? Ani babki, nie za bardzo. Bob Marley. Wysłowić Peggy Brown, słuchałam, jak byłam w liceum, no nie, jeszcze na podkoniec podstawówki. No, to z Police jeszcze okej. Okay. Co tam jest jeszcze ciekawego? No, to na razie tyle bym wybrała z tej listy. Czyli wybieramy co? Police albo Meslowicz bym wybrała z tego, co tutaj państwa się w tej chwili prezentuje. No to co, że wracamy do podstawówki i słuchamy Meslowicz, tak? No, czasami, jak już to wie pan, to ten wiek po 40, to się już z sentymentem wraca trochę. No to w takim razie wracamy.